Hej wszystkim tugli, czy witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Z góry przepraszam Was po raz kolejny za dość sprawą przerwę, ale mam aktualnie bardzo sporo projektów do zrobienia, od których zależy to, czy dostanę pewną pracę, więc um, tak. I akurat kiedy nie mam na coś czasu To w świecie Monster High dzieje się bardzo sporo Jak zwykle zresztą, jak zwykle Więc jakiś czas temu na mój kanale dałem filmik Gdzie to opowiadałem o tym Jak bardzo mało wiemy o nowym Monster High O tym, że nie mamy lalek Nie mamy niczego I jedyne co wiemy to to, że jest film live action Jak będzie wyglądał No i prócz filmu live action oraz serialu To nie wiemy nic o lalkach I wiecie, tak szybko jak ten filmik wstawiłem Tak szybko pojawiły się kolejne wiadomości o lalkach Ponieważ jakimś cudem lalki wyciekły, playset wyciekł ktoś to kupił, lalki też ktoś kupił i jest wielkie zamieszanie, także tak. Ale zanim do tego przejdziemy, mam dla Was bardzo fajnego newsa. mianowicie 22 sierpnia bieżącego roku, czyli 2022, jakby ktoś nie wiedział, będziecie mieli okazję spotkać mnie Klaudia z kanału Paroda Sukcesu, Biankę z kanału Gous Affairs oraz Darię z kanału Kącik Dari. Spotkanie odbędzie się w Łodzi, a dokładniej wątanach w parku w manufakturze. Spotkanie odbędzie się między... Godziną 12 a 15, także macie sporo czasu, żeby nas wyczaić i spotkać. Pamiętajcie jednak, aby wziąć ze sobą jakieś picie, ponieważ może być bardzo gorąco i żeby być po prostu nawodnionym, żeby nie zemdleć, ponieważ będzie słabo, jeśli zemdlejecie, a my tego nie chcemy, naprawdę. Więc zapraszamy Was, jeśli chcecie spotkać mnie, Darię, Biankę, albo Klaudię, albo nas wszystkich, to wpadajcie. I to by było tyle z ogłoszenia. A teraz przejdźmy do tematyki filmu. Zaczniemy od pierwszego, bardziej oficjalnego przycieku, który był Fanowskim przyciekiem, ponieważ na na kanadyjskim Amazonie pojawił się playset, który był ukryty jako zupełnie inna rzecz. Ktoś ten playset kupił i go dostał i mamy zdjęcia i o mój Boże ten playset wygląda uroczo. Uwielbiam każdy mebelek i przy okazji dzięki temu playsetowi zobaczyliśmy jak wyglądają lalki. I szczerze jestem w szoku, ponieważ jest inaczej co było logiczne, ale jest lepiej niż było w drugiej generacji i szczerze? nie jestem jakąś super zły na te lalki są inne, to jest fakt ale póki co zapowiadają się mega dobrze ale wróćmy do playsetu playset nazywa się Coffee Bean i jest to kolejny playset, który tak się nazywa wcześniej też był taki playset trochę słabą rzeczą jest to, że z tym playsetem nie przychodzi żadna lalka tylko są MMLki zwierzaczki i jedzenie z jakiegoś powodu ale okej, okay, spoko Mattel, rozumiem, że chcecie zrobić więcej na alkach. spoko. I szczerze nie jestem zły na te mebelki, są wykonane bardzo ładnie i mają sporo detali. Moim ulubieńcem są te krzesła z kręgosłupem, są tak mega urocze, uwielbiam je i to mega mega urocze są też te ciasteczka i ciasto, te babeczki, które wyglądają jak mózg są naprawdę super, uwielbiam je. Kanapa, która ma

A te poduszki są oczami, też jest mega po prostu fajny detal. I widać, że Mattel rzeczywiście pomyślał i włożył trochę budżetu w ten cały playset. Dopiero teraz zauważyłem, że ta kanapa ma zęby. O mój Boże, wcześniej tego w ogóle nie widziałem. Stół też jest spoko, wygląda bardzo slajmowato przez to, że jest zielony i ploczysty. Mega podoba mi się też, to całe stoisko, jest przeurocze. Naprawdę mega fajny vibe mi to daje. I wygląda też bardzo dobrze, jeśli chodzi o jakość, więc okej, okay, super. Jak na razie wielki plus model. Jestem Roku. Nie chcę się tutaj zbytnio zgadywać na temat lalek, jeśli chodzi o ten playset, ponieważ mamy lalki na oddzielnych zdjęciach, ale lalką, którą chcę mówić przy tym playsecie jest lalka Laguny, ponieważ jako jedyna chyba jeszcze nie jest dostępna w sieci jako oddzielna lalka. Więc Laguna wygląda kompletnie inaczej. Rzeczywiście jest ona różowa. Czy mega mi to przeszkadza? Nie wydaje mi się aż tak. Owszem, na początku mówiłem takie, o Boże, czemu to w ogóle zrobili? Ale teraz jest tak na lalkę, to lalka ma parę fajnych detali, przez co on takie, okej, okay, ten, ten różowy mi nie przeszkadza. Jestem w stanie to przyjąć. Laguna ma tutaj półprzezroczyste nogi, przez które widać jej ości. I to jest tak mega urocze, podoba mi się to bardzo. Główka wydaje mi się, że jest chyba tą samą główką, którą użyli w generacji drugiej do Laguny. Rzeczywiście wygląda to jak Laguna, ale nie jest tak bardzo rybna. W sensie, wiecie, ta pierwsza Laguna była, była taka bardzo słodziutka, taką minę, taką jak taka rybcia, taka była taka nadęta. Jej oczy szły wszystkie strony świata, a ona wygląda normalnie. Zbyt normalnie jak na Lagunę, ale wygląda dobrze. Teraz przejdźmy do lalek, tych podstawowych, które jakby idą w tematyce tego playsetu. I oczywiście zacznę od mojej ulubienicy Franki, bo czemużby nie. Franki jest tutaj urocza. Mega mi się podoba. Owszem, to, że jest niebieska jest trochę dziwne, ale są ku temu powody, i będzie o tym oddzielny filmik. Dlaczego nowa Frankie jest niebieska, i czemu najprawdopodobniej Laguna jest różowa. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że Frankie zmieniła się najmniej. Jakby wciąż z bóźki widać, że jest to Frankie. Mega fajną rzeczą jest to, że Frankie ma protezę nogi, co jest w ogóle tak idealnie. To do niej pasuje tak dobrze. Przecież Frankie się rozwalała, i w nowym filmie też traci swoje kończyny co jakiś czas. Więc kto wie, może zgubiła. Swoją nogą, ja je jej znaleźć, dlatego, tego ma protezę. To jest tak świetnie przemyślane, po prostu uwielbiam. Wydaje mi się też, że Franki jest najwyższą lalką, jeśli chodzi o ciałko, ponieważ w tym nowym reboocie lalki mają różne typy ciałek i Franki wydaje mi się, że ma właśnie ten. Najwyższy. Jej buty są przeurocze, w ogóle strój wciąż ma taki vibe pierwszej generacji, że jednak widać, że wzięli jakąś inspirację, zrobili to samo, ale trochę inaczej. Fajnie, jestem jak najbardziej na tak. Owszem jest rzecz, która mi się nie podoba, mianowicie to, że te nowe zwierzaki w ogóle są tak totalnie od czapy i są zbyt zmienione. Nie wyglądają jak te stare zwierzaki, ale że powiedziawszy na tym się wolę nie skupiać, tylko wolę skupić się na lalkach, także tak. Bardzo uroczą lalką, ale też bardzo inną lalką jest lalka Draculory. W tym przypadku udało się komuś tą całą lalkę kupić i Mamy bardzo dużo zdjęć, i wszystkie są w bardzo dobrej jakości. Dla wszystkich lalek jest lalką najniższą i do tego jest najbardziej pulchna, jest bardziej przy kości. Ma kompletnie inną buźkę. Jej strój jest przeuroczy, bo mega mi się podoba. Ma dwukolorowe włosy. Na jednej połowie jest to kolor różowy, a na drugiej jest to kolor czarny. Daje mi to mega vibe, Annie Martinez. Jej zwierzaczek. Jest dziwny. Wiem, że powiedział, że nie będę się na tym skupiał, ale jest dziwny. Początkowo, kiedy go zobaczyłem, nie wiedziałem, czy to jest kotek, czy świnka, a to jest nietoperz, także tak. Um... Fajnie, fajnie, tal fajnie. Coś, o czym w ogóle zapomniałem wspomnieć, jest to, że te lalki mają dodatkową artykulację w klatce piersiowej. Gdzie w ogóle, wow, ma propsy za to, że to w końcu obczailiście, że fajnie było, że te lalki to miały. I jeszcze powiedziawszy, nie jestem zły na jej ciałko. Nie jestem też zły na tą samą lalkę. Owszem, jest mega inna, ale wciąż jest cute. Podoba mi się. Ma fajne detale, ma pierścionek. Ma fajną biżuterię. Ubrania też widać, że mają fajne detale. Cały kształt mi się mega podoba, naprawdę. Jestem mega zaskoczony i to tak mega pozytywnie zaskoczony. Mało tego, każda ralka ma telefon. To w ogóle jest takie urocze fajnie, że w końcu te lalki to mają. Jednocześnie jest coś, co mi się mega nie podoba, mianowicie to, że te lalki nie mają stojaków. A z jakiegoś powodu tak dla mnie strzałem w kolano Mattel, nie wiem czemu to zrobiliście. Każda szanująca się linia lalek powinna mieć teraz jakiś stojak. Rainbow High to ma, Shadow High to ma, LOL MG to ma. Nawet te małe gówniaczki od Barbie Extremis mają stojaki. Ale z jakiegoś powodu Monster High tego nie ma. Nie rozumiem tego, a mam nadzieję, że w kolejnych edycjach to naprawią. Kolejna lalka to lalka Cleo. I szczerze w jej przypadku nie chcę się aż tak wypowiadać, bo... Po prostu póki co jej nie czuję. Ma kompletnie inne zwierzątko. Nie wiem, co się stało z jej wężem. Fajne jest to, że każda alka ma plecak albo torbę. W przypadku Kleo użyli odlewu ciałka z drugiej generacji i ma ona odlane bandaże. I dużo osób się o to przysapało, że. materiał to wygląda źle, to wygląda tanio. A szczerze powiedziawszy, mi to nie przeszkadza. Jakby, okej, okay, no wygląda kompletnie inaczej. Chwila minie, zanim się do niej przyzwyczaje. Ale nie jest aż tak tragiczna. Co ciekawe, jej art na pudełku jest w ogóle ubrane kompletnie inaczej, więc nie wiem, czy w trakcie zmieni zdanie i postanowili ubrać ją w co innego. Ale nie wygląda no aż tak tragicznie. Co prawda jest mega, mega inna. Ale po prostu muszę do niej przyzwyczaić i tyle. Jak już mówiłem lalki Laguny w pudełku nigdzie nie mamy. Póki co więc nie się na temat Laguny aż tak. Przejdźmy do Claudine, która jest najbardziej odmienna jeśli chodzi o stylistykę co do innych lalek. Wszystkie inne lalki wyglądają dość realistycznie jak na potwory. Gdzie Claudine wygląda tak bardzo kreskówkowo. Zdjęcie w pudełku Claudine jest mega w ogóle nie, no niezbyt korzystne, bo jej buźka wygląda mega dziwnie. Nie do końca rozumiem, dlaczego dali jej ten nosek, przez co wygląda po prostu jak kot, a nie wilkołak, ale tak po prostu nie rozumiem, dlaczego dali jej ten nos i tyle. Mimo wszystko lubię jej outfit, myślę, że Claudine mogłaby to założyć. Po prostu nie do końca rozumiem jej buźkę, która jest mega taka kreskówkowa, a reszta jest dość

Ja ja nie filmam to. I prócz tych lalek mamy jeszcze trzy inne linie lalek, które wyciekły i na szybkości je omówię, bo nie chcę się zbytnio tutaj rozgadywać, bo już widzę, że dużo się rozgadałem i zrobiłem to niepotrzebnie, więc także przepraszam. Kolejna linia lalek to linia lalek bardziej budżetowa i szczerze jestem zdziwiony, że jak na linię budżetową to wyglądają one dość dobrze, jakby mają artykulację jestem ciekaw czy mają artykulację w karcie piersiowej podejrzewam, że nie mają, ale mają jakieś akces. Historia. co prawda niektóre są tak trochę czapy bo znowu ma pizzę, ale naprawdę Frankie wygląda uroczo, co prawda jej buźka też wygląda jakoś dziwnie na tym zdjęciu, nie wiem czy to jest kwestia, ale tak, nie jest zła podoba mi się ta lalka naprawdę, jak na budżetową serię jest spoko mamy jeszcze tutaj Claudine i Claudine tutaj jest trójszy powiedziawszy, podoba mi się bardziej, ale wciąż uważam, że ten nosek był troszkę tak bez sensu dany, ja bym ten nosek osobiście chyba zmył może wtedy by wyglądało to mniej tak uroczo, ale jak nie linię budżetową, to naprawdę jestem w szoku. To wygląda naprawdę mega mega spoko. Kolejna, trzecia ale która wyciekła, jest to seria Creepover Party czyli takie The Target. Wiecie, seria z nocowania. I Franki tutaj wygląda mega uroczo. Podoba mi się jej strój. Podoba mi się to, że ma swój szlafroczek. Fajnie to wygląda. Ma sporo akcesorii. Po raz kolejny ma swojego zwierzaka, który nie wygląda jak jest stary zwierzak. Wygląda jak kosmita. Wydaje mi się, że ma swoje łóżeczko, które wygląda jak stary kosmiczny, więc przez to to wygląda jeszcze bardziej jak kosmita. Ale nie jestem na nią zły. Zapomniałem wspomnieć jeszcze o tym, że Franki ma w swojej i brwi kolczyk. Także tak, takie fajne detale dodatkowe. Nie wydaje mi się, żeby to był kolczyk taki prawdziwy, tylko po prostu jest to pewnie kolczyk namalowany. draculora i draculora to nie wygląda mega mega dobrze. Jest to naprawdę w szoku. Ta lalka podoba mi się jeszcze bardziej niż lalka podstawowa z trzeciej generacji. Naprawdę wow. Szlafroczek jest mega uroczy. Buty są mega urocze. Widać to nawiązanie do pierwszej generacji, gdzie wszystkie lalki miały takie słodkie kapcie. Dodatkowo draculora ma baby hearts, z jakiegoś powodu, ale nie wygląda to źle, fajnie, fajnie, dodatkowo ma maseczkę na twarz, poduszeczkę, jakąś opastkę na włosy, lekarz do pak z nokci i jakiś napój, nie wiem czy to ma być krew, jeśli to jest krew, to trochę tak dziwnie, ponieważ halo, draculora nie pije krwi, halo, chyba, że jest to sok pomidorowy, to wtedy okej, okay, to ma sens. I kolejna lalka jest to Claudine i... Mm, tutaj po raz kolejny nie wiem co myśleć, w sensie ma słodkie buty, podobają mi się jej buty, podoba mi się ogólnie jej piżamka, mi się podoba, ma opaskę na oczy, z jakiegoś powodu jej zwierzak ma spać na krześle, gdzie inne zwierzaki mają posłania, ma też szpitce, która jest w trumny, to jest akurat fajne, podoba mi się to, ej to jest mega fajne. Fajne. Co prawda nie podoba mi się to, że Frankie ma zupełnie inne buty, gdzie inne dziewczyny mają buty, które są rzeczywiście inspirowane tymi pierwszymi, ale tak, tak to wygląda. I kolejną najświeższą lalką, która wyciekała jest lalka Draculory. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć, jaka to jest seria, ponieważ nigdzie nie widziałem jej nazwy. Aczkolwiek Draculora wygląda tutaj jak najbardziej i włosy wyglądają po staremu nie ma już włosów które są podzielone na pół tylko ma pasemka wydaje mi się że to może być jakaś seria szkolna typu back to school ponieważ ma jakiś notesik i długopis, nie wiem dokładnie jaka to jest seria ale wydaje mi się że jest to seria taka bardziej budżetowa mimo wszystko, tylko na tym zdjęciu wygląda mega niekorzystnie ponieważ wygląda tak jakby była w ciąży i uwierzcie mi że nie tylko ja tak twierdzę ponieważ tak twierdzą inne osoby i żeby było śmieszniej pierwsza wydawać mogę na zdjęcie lalki była taka. Także tak. E, dziwnie to wygląda? Lalka nie jest zła, tylko zdjęcie jest dziwnie zrobione. Jakby, okej, okay, jest cute na swój sposób. I tak, to by było tyle w tym filmiku. Mega, dziękuję wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że do momentu, kiedy będę montował ten filmik, żadna nowa lalka się nie pojawi, bo jeśli tak będzie, to się mega wkurzę Przypominam wam jeszcze raz o spotkaniu, które odbędzie się 22 sierpnia w Łodzi, przy fontanach w parku w Manufakturze, więc jeśli chcecie spotkać mnie oraz dziewczyny. To wpadajcie. A jak kolejny filmik, ponieważ muszę go szybko zmontować i wstawić na kanał. Także mega dziękuję za obejrzenie, Piszcie mi, co Wy myślicie o tych nowych lalkach Monster High i jak się one wam podobają. Tak dla mnie nie są one złe, są mega inne, ale jest parę dobrych lalek, które myślę, że jak na start są mega dobrym startem. Mam nadzieję, że to miało jakikolwiek sens. Także tak. Jeśli tego jeszcze nie robisz, to subskrybuj mój kanał, lajkuj, komentuj, do niczego zmuszam. Albo zmuszam. I jeszcze raz dziękuję za obejrzenie, to było tyle. Cześć na razie, papa! Pa.